proszę Państwa, to jest dla nas bardzo ważny moment. W ramach społecznej, prawdziwie oddolnej akcji Wolumenu Nie Oddamy, w ciągu 12 spotkań na warszawskich Bielanach, na bazarze Wolumen, niespełna 30 godzin trwania zbiórek, miesiąca trwania zbiórek, udało nam się wiemy, jak kończyły się różne modernizacje bazarów warszawskich. Najczęściej kończyły się śmiercią danego miejsca, szybszą lub wolniejszą, bądź całkowitą zmianą charakteru jego funkcjonowania. Przykładem mogą być tutaj hale Gwardii i hala Koszyki. Inicjatywy tworzenia z kolei takich bazarów, jaką na przykład był Zielony MdM, również nie trwały zbyt długo i kończyły się po roku. Widać, że miastu brakuje systemowego rozwiązania, jeżeli chodzi o rozwiązanie kwestii handlu ulicznego. I teraz, proszę Państwa, mamy właśnie nasz wirański bazar Wolumen, jeden z niewielu stałych bazarów w Warszawie, który nie tylko sam się utrzymuje bez żadnej pomocy, ale jeszcze w dodatku co miesiąc do kasy miasta chyba 120 tysięcy złotych. Uważamy, że nie powinniśmy tej równowagi w żaden sposób zatkać i chcielibyśmy, aby dzięki temu ruchowi mieszkańców, który powstał wokół bazaru Wolumen, dzięki temu ruchowi, żeby było wszystkie ruchy miejskie, dajdaty społeczne, ugrupowania samorządowe. Mamy nadzieję, chcielibyśmy, aby władze miasta i projektanci wysłuchali naszego głosu. Wiemy już w tej chwili, że kwestia ma sens i zresztą pozytywne odpowiedzi ze strony Wojciecha Kowalskiego czy pani Natalia Czapa i liczymy na dalszą.